Siema, hejos. Dzisiaj będę robił tego skutera, tak żeby go odpalić. Siema, Klaudia. Siema. W szoku jestem, bo jeszcze takiego czegoś ja nie widziałam na oczy. No ja też nie. No mega. Czekaj, jeszcze usiądź. My go normalnie tak zrobimy, że szok. A ta rama, wiesz co, mi się ta rama tak podoba. Tak, no. Mi się wydaje, że przez to jest taki lekki, nie? To jest taki, wiesz co, taki Ducati Panigale wśród skuterów. A powiem wam, że zacznę od banalnej rzeczy, ale dopompuję koła. Paliwa już nalałem. Nalałem mieszankę. Nie nalałem czystego paliwa. Dlatego, żeby... Bo nie wiem, czy po prostu ten dozownik działa. Zaraz też uzupełnię olej w dozowniku. Trzeba tutaj WD przypnąć. O, pająk wyszedł. Idź, pająku. Przywieźliśmy pająka z Elbląga. Świecę wykręcę. O, tu kolejny pająk. Patrzcie. Tu kolejny pająk. Tu jeszcze była na pewno jakaś przykrywka do akumulatora. Trzeba będzie coś dorobić. Tu widzę coś. Jest. To jest rdza. Nie, papier. Tu ma właśnie zbiornik na olej do paliwa. Tu jest pewnie pompa z dozownikiem też. Tak się składa, że taki olej mam jeszcze od mojej 300 bety. On chce palić. Chyba zalałem go. On by się przylał. No już teraz nie chcę. Paliwa dostaje. Moim zdaniem paliwa dostaje, ale nie dostaje go za dużo. Teraz się nagromadzi paliwo i dlatego chcę odpalić i zaraz gaśnie, bo już tego paliwa brakuje. Gdzieś tam jest przytkane. No. Gdzieś ucieka to paliwo. Nie dochodzi, po prostu nie dochodzi. Ale my to dzisiaj zrobimy. Paska luźna. Jak dodaję gazu, to... Dobrze, zanim Piotr nie przyjedzie, to ja go oczyszczę tutaj nowabajkiem. Zawsze wszystko czyszczę tym wizjerem, cleanerem do szyb. Patrzcie, jak to odświeża. Wszystko było zmatowione. No, albo dostaje dużo paliwa, albo wcale. Ja tu się przygotowałem już z olejami, z akumulatorami, a wystarczy tylko drobiazg, ale olej nie, olej trzeba wymienić. A teraz zrobię nowabajkiem, odświeża i chroni kolor. No to już nie uchroni tego koloru.
ale chociaż na chwilę będzie taki piękny. Piękny, po prostu piękny. Nie sądziłem, że go odpalę. Czy te opony będą dobre? Kurczę, chyba będą dobre. To są Pirelli, ja mam Pirelli. Do kłada kiedyś kupiłem. Trochę szeroka może być. Trochę za szeroka. Trochę za duża. A na tył? Na tył tak. Patrzcie, jeszcze nie zjechałem nawet tych. Jak ja jeździłem po tym asfalcie, że nie zjechałem. Muszę patrzeć, Piotr, bo jak mi się takie coś znowu powtórzy, to będę wiedział, co robić. Spróbujemy go teraz jeszcze na czego zrobić. Teraz już spróbuję odpalić. Co to jest? Dysza wolnych obrotów. Mam zobaczyć, czy odpali? No. Dobra. Dysza wolnych obrotów. No popatrz. Z kopalki go wezmę. Dysza wolnych obrotów, ty. No chodzi, no. No patrz, a już by zgasł. A jak szybko bierze, co? Chciałem rozebrać, wiesz, te pokrywy boczne, zobaczyć, gdzie tu jest ten wlew tego oleju, nie? Ale nie mogłem tu śrub odkręcić. Dwie odkręciłem, trzeciej już nie mogę. To co, jeszcze raz go będę palił? Najgorzej ta dolna, tej dolnej nie mogłem w ogóle ruszyć. To bym od razu spuścił olej i zalał nowy. A ten? To zdjęty jest. A zdjęty. Tu jest. Pokrywa zeszła. Aha, i teraz są jeszcze śruby. Były przykryte. Ja szukałem od spodu, wiesz, jakiegoś, mówię, gdzieś będzie coś. A, patrz. Stacyjka włączona i dlatego światła się nawet palą. Przód nawet się pali. Ty, wszystko się pali już. Zegary podświetlane na czerwono, ty. Tak, Przemysławie? Ale jazz. No, dziś chodzę na rzecz. Ma. Ty, jaki przełącznik lepszy niż u mnie w Raptorze do tych kierunkowskazów. Mamy. Przełożymy, nie? Nie. Nie przekonam. Czyli tak, tutaj mamy wlew, a tam mamy spust. To może Piotr, spuścimy go, co? Idę po bańkę. To jest tylny hamulec, ten czy ja duszę? Tak. No widzisz, że zejdzie. Pneumat najlepszy. Dobrze, że kupiłem, nie? To jest mój wariat. To jest cały komplet. Mały i to duży. Jest tak zwana skrzynia automatyczna. Pasek w dobrym stanie, zobacz. Dobrze, w dobrym stanie. Co on tutaj ma zrobione? Tu jest pompeczka. Nie.
To jest po... Czego? Paliwa. Paliwo. To leży gdzieś w łóciu. Podobno części nie ma do niego. No to nie będę nie pomować. Z tego co widziałem, to pompuje, bo leciało. Jak gaz odkręcisz, to leci. Ale na wolnych słabo. Słabo idzie. Proszę pan, tak kwestia wykręcimy świecę, żeby nie miał kompresji. Do tego co mi chodzi, to zagrzany, to tak na trochę strzelić od razu. Na początku mi strzelił, zapalił, ale tak jak mówiłeś, zalał chyba. Nie, paliło to co miał w wężykach i koniec. I koniec. Schodzić na górę, no to też jest podłączone, ale zobacz, go odkręcam. Ale jak, aha, odkręcasz go, bo go wypiąłeś i było dobrze. Ale będę na obrotach nie chciał chodzić. Nie będzie? No nie chciał chodzić. Tak. No nie chciał. Jak go załączyłeś, to nie chciał. I na włączone później nie chciał chodzić. Ani tak nie chciał. Aha. Iglica? No to jest właśnie ten jedno. To jest to. Trzy. Czyli tu jest od... To jest iglica od gazu. Tu jest. Tu. No. Trzeba przybusznicę tak złapać. Może to wyczyszczę od razu. Jak rozkręcisz. Biała iglica, czyli jest pełno syfu w środku. Biała, faktycznie. Osad. Ale schodzi. Nie schodzi, schodzi. Stare paliwo, nie? Niezwykle. Wytrąciło się. Wolę tak kręcić gaźnikiem. Co? Może coś zamoczę do czyszczenia? Uszczelki tu są jakieś? Gumowe? Na pewno ci będzie. O. O, jeszcze w kupelu. Tutaj się nie widzę. A to co? To jest obroty, regulacja, tak? Regulacja. Obrotów? Poczekaj, nie wziąłem innej rzeczy. Czego? Ten spray do hamulcy nie wziąłem. Bo już skoro wciągałem. Chcesz to próbować? To było coś. Nie, to jest ten. Powietrze mam. Chcesz? To jest ko- No, tu pod wariatorem jest śrubka na imbus do spuszczenia oleju. A tu jest do zalania. W tym czasie spuszczę olej. Patrz, nawet puściła. Nawet puściła. Ale ty, Piotr, trzeba pierw jeszcze tą górę rozkręcić, bo jak nie dolejemy potem. Ja tego nie mogę ruszyć. Olej był w ogóle? O Jezu, jaki olej. No olej jest, ale powiem ci, sama woda ten olej. Co on taki rzadki? Co? Co? Od czerosuwa. Zwykle przygodniowy. No. Leci, ale kurde, on nie ma już właściwości. Ciężko tu dojść w ogóle ze wszystkim, ale leci. Niech zleci cały.
Niby tego... Nie, on jest taki biało-czarny. Wiesz, przejrzysto-czarny. Czyli stary po prostu, nie? Ja starym harcerskim sposobem robię lejek. Bo tu tak ciężko dojść, żeby tutaj dojść z tym olejem. I takie coś zrobiłem. I tak będę dolewał. Z bańki. Trochę się wyleje, ale... Ale ileś wleci. Cały szary jest. Cały jest w nalocie. Kurde. Dysze czarne. To wszystko złazi. Cały nalot. Stare paliwo, które było... Słuchaj, mam ten... Mam taki środek, co to wszystko ci wyczyści. No trzeba by nie spróbować, mówię. To jest... Dorisa, wiesz? Jakiś pojemnik. Kładziemy w Dorisa, zobaczymy. To jest do czyszczenia silników, gaźników. Żre wszystko. Kąpiel w Dorisie. To się nazywa Engine Clean. Co, schodzi? Widzisz coś? Kolor się zmienił. No widzisz? W każdym warsztacie polecam. Ale syfu. Kurde, to dlatego nie chodziło. No, podnosiło wszystko cały ten. Pół godziny czyszczenia, jak to wygląda? I co, cleaner dobry? No, wyczyścił ładnie, ale... To co, składamy? A ten wężyk, to co to jest? Co to dokładam? No. To jest osłonka do czujnika. Aha. A ten? O. Gdzie to idzie? Do przelewu paliwa? Nie, do przelewu było od dołu. A to jest do góry idzie. A, od powierzchni zbiornika, dobra. Przelew przez zbiornika. Przy zbiorniku, ok. Piona! No teraz to nawet zaczął normalnie kopki. Teraz to zaczął chodzić. Zaczął działać, bo zaczął kopcić normalnie, wiesz? Bo nie kopcił tak. No nie, bo już nie działa. Czyli działa, wszystko działa. Dozownik oleju działa.